drogą bardzo polecam, słuchajcie, te dzbanuszki na wodę, na soki, słuchajcie. Bardzo fajna sprawa. Ja kupiłam pieniądze, 10 zł dałam, 9,99 dokładnie, to było przed świętami. Z tym koreczkiem fajnie, bo jak owady latają na dworzu czy w domu, no to nic nam tutaj nie wleci. I słuchajcie, no ja jak naleję sobie, to potrafię całą wypić naraz, także wlewam filtrowanej i idzie szklanka za szklanką. Proszę cię bardzo. Tak. No tak, drugie też, proszę. Proszę. No chodź. Moje. No. Chodź też, chodź. Zobacz, co ja wam tutaj dałam. No ojej. No chodź. Moje kochane. Tak.
No ja widzę, że tak. Dobra, słuchajcie, ogarnięte, więc lecimy dalej, coś tu krzywo mamy. Może być. I słuchajcie, w Dino kilka dni temu po 2 zł, słuchajcie, uhodowałam, upolowałam, nie uhodowałam, sobie takie, słuchajcie, skrzydło kwiaty. Docelowo były po 8 zł i mają 9 cm doniczki. Powiem Wam, że ten jest... Rozłożymy sobie jednego, ja je muszę w ogóle podlać. Mamy już godzinę dochodzącą 9. Leci, słuchajcie, film. Książkę kocham, w ogóle książka jest też bardzo super. I pokażę Wam, że to nie są wcale takie maluszki. A że tu potrzebuję kwiatów, zobaczcie, naprawdę bardzo fajne. A że potrzebuję, no to skorzystałam. W tej cenie to naprawdę nie szkoda. Był czas, że na potęgę oddawałam szczepki, w ogóle kwiaty oddawałam, bo to się tak rozrastało. No, wychodź. Tutaj w międzyczasie do tego sosu z chińszczyzny wczoraj, co miałam placki, grzejemy makaron, tak zmieszamy to. I drugi też jest taki oka, jest bardzo fajny. Padł w moje ręce też Syntapsus, słuchajcie. I wzięłam takie doniczki. Te mniejsze były po 2,50, ta była po 3,90. Na razie włożę to w ten sposób. Jutro, jak już będzie za dnia, będzie jasno, to ja sobie je ładnie oporządzę. To jest zafoliowane, żeby się nie poobijały, nie porysowały. One mają tutaj taką podstawkę, którą się demontuje. Boże, nie mam siły. Nie mam siły. W każdym razie ona odprowadza nadmiar wody. Robimy pyk. Słuchajcie, no jak na miarę. Jak na miarę szyte. Ma tu jeszcze luzu delikatnie, także bardzo fajnie. I postawimy sobie, podlejemy, postawimy. Przemieszamy. Już będzie ok. Normalnie padam, już czas się pora dzień zakończyć. Dobra. I patrzcie, mamy drugiego kwiatka. I tutaj w tej mniejsze, a jeszcze tylko będę musiała kupić jedną, bo widzę, że nie tak policzone jak trzeba. I słuchajcie, Hamadora, którą mam u Szymka w pokoju, ładnie rośnie. Przede wszystkim nie padła, nie uschła, bo powiem Wam, że trzeba jej tam zraszać co jakiś czas te liście. I ona wtedy jest zadowolona. I ta doniczka też ma 9 cm i kosztowało docelowo 9,89. I zobaczcie, wygląda to tak. Ona się trochę gibie. O. Trochę się gibie, ale... I też postawię do góry, będzie ładnie, wiecie. Wkładacie pod prysznic potem bezproblemowo. No i mam w sumie 3 takie. No a jedna doniczka mi braknie, więc za sobie... Jutro po prostu dokupię i włożę. Te jeszcze mają wilgotność, więc tych nie będę podlewać. Niech one sobie tutaj... No coś tutaj nie... Jakiś taki no... Chwiejący się. Ja rozpakuję, pochowam. Poustawiam. I niech sobie rośnie. Powiem Wam, że w tej cenie naprawdę warto kupować kwiatki na jakichś promocjach, bo jak padnie zwiędnie, uschnie, zabijemy kwiata, to nie będzie po prostu szkoda. No i co? Nasprzątałaś się i nabrudziłaś sobie. Już się zaraz będę nakładać. Także tego podleję, bo ma sucho. Poczekam, aż obcieknie, bo... Jestem bardziej niż przekonana, że tutaj dołam, to mi na pewno wyleci. Więc podleję, postawię, obcieknie. To wtedy chłopaki któryś włoży do góry. I tak idziemy do sypialni oglądać film.
No i dobra, słuchajcie, kończąc już dzisiejszego vloga, powiem wam, że ja już padam, jestem normalnie tak zmęczona, nie mam siły. Jakby ktoś chciał pytać, skąd są okulary, no to kupiłam je jakoś 2 lata temu w CCC i ogólnie są bardzo fajne. Powiem wam, że koniec. Chciałam wam polecić zapach numer 70, jest to inspiracja Armani Si Passion i ona się znajdowała, w sensie ten perfum, Boże, pięknie pachnie. Powiem wam, że wąchałam oryginały, osobiście ich nigdy nie miałam, ale bardzo ładnie pachnie i powiem wam, że już od kilku dni się perfumuje i są naprawdę fajne. To jest mój drugi flakonik z Made in Lab, na pewno nie ostatni. Bardzo lubię te zapachy, a ten w szczególności długo się utrzymuje. Także cóż, nic tylko się psikać i ładnie pachnieć. Znalazłam ten perfum w paczce od Kasi. Robiła boksy, mówiłam o tym, nie? Dobra, polecajka dla was i w sumie dla mnie, żebym mogła sobie później w razie W wrócić do tych filmików, gdzie farbuję włosy. Bo czasami się gubię, jak wychodził kolor, jaka to była firma i tak dalej. Ja i tak mam screeny porobione tych farb, których używam, żeby mniej więcej potem wiedzieć. I tak, ostatnio po operacji tydzień, wiem, może trochę za szybko, ale farbowałam sobie włosy intensywna czerwień numer 34 z. Czemu jakoś tak nieruchomo jesteście? O! Dobra, słuchajcie, i to był kolor z Joanny Intensywna Czerwień 34 i powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajna farba, przyjemna. Kolor się wypłukiwał tak jak zwykle, także także jest naprawdę ok. Także wpada polecajka, ale dzisiaj byłam w Rossmanie, ponieważ za tydzień będę farbować włosy i potrzebowałam koloru. Bardzo chciałam intensywną czerwień i chciałam ją nawet sobie zmieszać z aktywatorem, z wodą utlenioną 6%. Boże, jak to się nazywało? Tu wam napiszę. Taka ze mnie, słuchajcie, znawczyni, ale doinformowałam się i wiem, że mogłam to zrobić, ale na promocji były, słuchajcie, te farby. Sejosa farba prawie 3 dychy kosztowała. Intensywna czerwień, którą miałam kiedyś robioną. I wzięłam 2 takie kolorki, słuchajcie. One są, teraz już mamy światło lampkowe i nie widać tego, tak? Ale to jest żywy rudy, taki marchewkowo-rudy. A tutaj mamy intensywną czerwień. Także jak zrobię sobie tą, bo stawiam na rudy w tym miesiącu, jak mi się wypłucze, mogę zrobić sobie czerwone. No problem. I jedna kosztowała 15, chyba 90, więc wzięłam 2. Będzie farbowane. I powiem wam, że zastanawiałam się jeszcze nad farbą z Schwarzkopf. Też była intensywna czerwień. Ale jak spojrzałam w grafikę na Google, no to ten czerwony nie był taki wyrazisty, oczojemny, jak ja lubię. Więc to sobie zostawię, a nałożę sobie marchewkowo pomarańcz. Ja miałam takie włosy pomarańczowe, jak znajdę zdjęcie, to wam tutaj wstawię. Bardzo lubiłam ten kolor, taki typowy, miedziany, rudy, taki fajny. Także taka będę ufarbowana. Udało mi się spiłować, skrócić te paznokcie, także już jest ok. No jeszcze tydzień wytrzymam, także nałożę sobie jakąś odżywkę, kupię jutro w Dino, bo widziałam, że Dino ma na promce jakieś odżywki, tylko nie pamiętam, czy to było z Eveline, czy z Deli, nieważne, ważne, żeby coś było nałożone. I jak już tutaj jestem, to mam też zakupy, słuchajcie, z Shinseya, zrobione grubo ponad dwa miesiące temu jakoś, ale mówię, no ja miałam przestój, nie nagrywałem, tak leży. I wypadałoby już to, słuchajcie, otworzyć i pokazać wam i uprać to, bo to wszystko tak jak kupiłam, tak leży. Tutaj miałam oczywiście jeszcze kartę rabatową, tylko chyba ona już jest nieaktualna, więc
Słuchajcie, do 31 lipca, także ja nie będę zakładać aplikacji Sinsay, więc jakby ktoś chciał wykorzystać sobie na produkty nieprzecenione, to tutaj macie kod minus 15% za przy zakupach za 100 zł. Także proszę, korzystajcie sobie. I to jest do, tak jak mówię, 31 lipca. Albo minus 10% na pierwsze zakupy. Tak. Także skorzystajcie sobie. Ja nie będę zakładać aplikacji, więc spoczko. I tak, zakupy poczyniłam wtedy, kiedy szukałam tych fajnych, zajebistych spodni. Co się okazało w ogóle jedną wielką klapą. Zacznijmy sobie może od dodatków. Wow. W cenie 5 zł całych. Takie kółeczka, słuchajcie. Bardzo fajne. Jutro sobie je może założę. Teraz w tym momencie mam sowę i mam same takie diamenciki. I tu też mam diamencik. A te kółka mi się wydaje, że są naprawdę fajne. I za kwotę 15 zł, ale tu było jakoś tak, że 1 plus 1 gratis było, więc tamte chyba były w ogóle za darmo. Tutaj mam takie fajne kółeczka, tak mi się spodobały. Póki co nie mam uczulenia na zwykłą biżuterię z Sinseya, a z kim bym nie rozmawiała, dużo osób polecało biżuterię z Sinseya i z Pepco. I te właśnie diamenciki, co tutaj mam na uszach, o, one są z Pepco. A te mamy, słuchajcie, z Sinseya. O. Uważam, że naprawdę, tak jak ja lubię mieć w każdej dziurce inny kolczyk, to nawet jak się zgubi czy coś, to nie będzie szkoda w tej cenie. W końcu mogę włożyć to do szkatułki. A właśnie, pokażę Wam szkatułkę, bo nagrałam Wam film z temu. Już mi się ciężko mówi. Już za dużo, za dużo. Nagrałam Wam film z temu. Z moimi zakupami. I zapomniałam o bardzo fajnej rzeczy. A mianowicie prezent ode mnie dla mnie. Tak trochę ją odkurzę, bo u nas się strasznie kurzy. Jest taka oto, słuchajcie, szkatułka. Potrzebowałam nowej, która ma więcej przegródek. Czy ona jest bardziej pojemna od tej, którą miałam? No niekoniecznie, może dokupię sobie po prostu jeszcze jedną taką. I ona się prezentuje w ten sposób. Tu nie wiem, jak to Wam pokazać, żeby nie powywalać tego. Tu też właśnie z tego, z Rossmana mam kółeczka. Bardzo fajne. I tu te kolczyki też były chyba z Pepco. Jak dobrze pamiętam. Jeszcze ich ani razu nie miałam na sobie. I tu mam pierścionki, w ogóle zmalały mi trochę moje palce, więc jestem w stanie założyć pierścionki, które kupiliśmy dobrych 10 lat temu. I tak, tu mam moją taką fajną przegródkę, słuchaj, jak wam to pokazać, żeby to było widoczne, o. Tu mamy taką fajną przegródkę. Wiedziałam, że coś spadnie. I tu mamy te zatyczki, słuchajcie. Tu sobie zatykamy. I tu mamy jeszcze przegródki, także tak. Tak to wygląda. No fajne, bajeranckie, powiem Wam, że polecam, ale gdzieś mi tu jeszcze brakuje takiego wyższego pudła, żeby można było więcej w tą kieszonkę, czyli którą, Julkę? Żeby można było w tą kieszonkę więcej napakować, bo jeżeli ja tutaj coś powieszę, to mi się i tu jak włożę większe kolczyki, to już jest ciężko, żeby zamknąć, więc trzeba przemyśleć rozłożenie, więc ja sobie chyba jeszcze dokupię po prostu jedną, taką samą, tylko może z innym ułożeniem w środku i postawię jedną na drugą, bo uważam, że naprawdę jest ok. Mam nadzieję, że to, co Wam powiedziałam, jest z ładem i składem. I dobra, mamy kolczyki. Kupiłam sobie dwa t-shirty, które też widzieliście, jak mierzyłam jeansy. Mianowicie to jest taka biała bluzeczka z tym ananasem. Jaki rozmiar, Julka, masz? XL-ka. I to był największy rozmiar. Tutaj nie wiem, cena była 19,99, to jest kod referencyjny, nie wiem, czy ktoś w ogóle korzysta z tych kodów. I chciałabym już ją wrzucić po prostu do prania. I drugą, jaką mam, też 20 zł, rozmiar L, tu jest T,
taki kod referencyjny. I z tym nadrukiem to jest tłoczone, to nie jest naklejka, to jest normalnie wyszywane, więc ja jak najbardziej lubię, słuchajcie, no nie powróci mi. Lubię takie wyszywane, bo one po prostu dłużej przetrwają. A białych t-shirtów nigdy nie jest za dużo. Ja lubię t-shirty z Sinseya i lubię t-shirty z Pepco. Także, a białe w szczególności, bo no nie oszukujmy się. Czy to będzie tańsze, czy to będzie droższe, to i tak się weźmie i zmycha ci, ciemnieje, później ciężko to dopierać, jak się odplamia, jak się bierze, wybiela, to te tkaniny się po jakimś czasie po prostu biorą i niszczą. Także dobra, Sinsej zaliczony, mogę w końcu torbę schować, rzeczy wrzucić jutro do prania i farby są. Także cóż, ja się żegnam, jak widzicie już jestem taka mocno, mocno wieczorowa i widzimy się w kolejnym filmie, jeżeli masz ochotę. Możesz mnie zasubskrybować, możesz wcisnąć dzwoneczek, będziesz miał lub miała powiadomienia na temat nowych filmików. My się widzimy w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa!